witam Państwa bardzo gorąco z co najmniej potrójnej okazji. Szczególnie pragnę przywitać przedstawicieli naszych władz samorządowych, radnych, wszystkich melomanów. Bardzo nisko kłaniam się pani zastępcy prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego, pani Marlenie Maląg. Proszę Państwa, z ogromną radością śledziłam zza kulis, jak wypełnia się nasza sala widowiskowa, jak piękne grono zebrało się tu dzisiaj. To jest wielka radość dla organizatorów, dla artystów, którzy za chwilę dla Państwa wystąpią, że mamy się z kim podzielić dobrym słowem, piękną muzyką. Proszę Państwa, pierwsza okazja, o której chcę powiedzieć, z której to okazji się tutaj dzisiaj zebraliśmy, to inauguracja Dni Seniora, które odbywają się w Ostrowie Wielkopolskim po raz pierwszy w takim wymiarze. Aż 5 dni Waszego, drodzy seniorzy, święta. Dziś koncert pieśni patriotycznej, jutro wspaniały film, radosny, amerykańska komedia obyczajowa, hotel Marigold. W piątek natomiast wyprawa w plener. Mam nadzieję, że pogoda dopisze i będzie tak słoneczna, jak Wasze dzisiaj uśmiechy na twarzach. Będzie okazja do zwiedzenia niezwykłych miejsc przygotowanych specjalnie dla osób 50+. Mam na myśli siłownie plenerowe. Jest ich kilka w Ostrowie Wielkopolskim i warto je odwiedzić i polubić i bywać tam bardzo często. W sobotę natomiast tu na dużej scenie dwie bardzo zabawne prezentacje pełne radości, śmiechu, dobrej muzyki. Prezentacje pod tytułem Tańczące seniorki. One to robią najlepiej na świecie, proszę Państwa. I Próba. To program kabaretowy zespołu Przyjaciele Benny Hilla. Zespołu, który działa przy Ostrowskim Uniwersytecie III wieku. Na niedzielę natomiast zapraszam Państwa do Forum Synagoga na spektakl w wykonaniu aktora warszawskiego Janusza Chorodniczego. Będzie można posłuchać tekstów, monologów i piosenek takich autorów jak Sławomir Mrożek, Andrzej Waligórski czy Jerzy Jurandot. Ten plan przedstawiony przeze mnie w bardzo telegraficznym skrócie, mam nadzieję, zainteresuje Was tak samo jak i dzisiejsze spotkanie. Spotkanie na bardzo ważny i poważny temat. A inne może mniej poważne, ale równie ważne. Dlatego, że ważne jest, abyśmy, drodzy Państwo, jak najczęściej wychodzili z zacisza domowego, zażywali ruchu, a najlepiej w miłym towarzystwie. Teraz specjalnie dla Was, moi młodzi przyjaciele, którzy tutaj ze mną dzisiaj występują, Julka i Mikołaj, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrowie Wielkopolskim, mają Państwu coś specjalnego do oznajmienia. Proszę bardzo. W imieniu wszystkich dzieci składamy Państwu najpiękniejsze życzenia z okazji Roku Seniora. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, pogody ducha i aby każdy dzień i aby uśmiech zawsze gościł na Państwa twarzach. Kwiaty wędrują do losowo zupełnie wybranych osób. Ode mnie również przyjmijcie Państwa najlepsze życzenia. Nie rzucicie blisko nasz lud, nie damy poprzeć nowy. Polski my naród, polski lud, królewski szczep. Przywitał Państwa chór Lira, Stowarzyszenia Śpiewaczego Niewidomych, Słabowidzących i Innych Niepełnosprawnych pod dyrekcją Jadwigi Smok. Dzisiejszy koncert pieśni patriotycznej kontynuuje bardzo silne w Wielkopolsce, zwłaszcza tradycje wspólnego śpiewania, wyrażania poetyckiej modlitwy, intencji i za ojczyznę. Rozumiano jako kraj ojczysty, ziemia rodzinna, kultura, język, a także religia. Wspólnota
małych ojczyzn. Ta tradycja narodziła się jeszcze w okresie zaborów, ale z uwagi na swoją niezwykłą siłę, zapewne też urodę, jest nadal bardzo bliska wszystkim Polakom. Dzisiaj zatem, proszę Państwa, przeżyjemy wspólnie niezwykłą lekcję polskiej historii. Mam nadzieję, że repertuar przygotowany na dziś przez artystów wzruszy Państwa i obudzi jakąś szlachetniejszą część naszej natury. Pragnę jeszcze dodać, że dzisiejszy koncert to także zwieńczenie realizacji obszernego projektu pod tytułem Ucz się razem z nami, śpiewające wspólnoty lokalne. I raduje się serce. Ta pieśń, taka bardzo dziarska, dynamiczna, zakończy pierwszą część koncertu. Patriotyczne mają nas rozgrzewać do kochania Polski, naszej ojczyzny. Trudne to uczucie. Pieśni patriotyczne i piosenki żołnierskie są także pewną ważną pamiątką po ludziach, którzy oddali życie za wolną Polskę. Dlatego myślę, że to świetny pomysł i doskonała tradycja, aby pielęgnować znajomość tego repertuaru. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania utworów, które powstały w czasach pokojowych, w czasach PRL-u, w wieku XX. Tutaj już da się wysłyszeć bez trudu zupełnie inną poetykę, inny rytm wypowiedzi artystycznej. Za chwilę usłyszymy niezwykłą, piękną i pod względem tekstu poetyckiego, i ze względu na urodę melodii. Piosenkę, która kiedyś zrobiła furorę na festiwalu w Opolu. Ja bardzo dobrze ją pamiętam i po pierwszym przesłuchaniu umiałam ją powtórzyć. Byłam wtedy jeszcze bardzo małą dziewczynką. Pamiętam ją do dziś. Chodzi o piosenkę z repertuaru zespołu Czerwone Gitary, Biały Krzyż. Dziś wykonają chór Lira, naturalnie, z partią solową Katarzyny Szukalskiej i Krystyny Kacprzyk. Yeah.
pierwsza część naszego pięknego koncertu. W drugiej części zaprezentuje się, można powiedzieć, klasyczny zespół, dla którego taki repertuar to baza, punkt wyjścia. Mam na myśli Klub Seniorów Chóru Męskiego Echo, który dziś będzie śpiewał pod dyrekcją Magdaleny Nowickiej. Natomiast zespołowi będzie akompaniował pan Wiesław Cieślak. Ojczyzna, kiedy myślę, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym. Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. A ja będę kontynuowała myśl Jana Pawła II, zawartą w wierszu Myśląc Ojczyzny. Z niej się wyłaniam. Gdy myślę Ojczyzna, by zamknąć ją w sobie jak skarb, pytam wciąż, jak go pomnożyć? Jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia? Zapraszam teraz do wysłuchania dawnych pieśni. Czerwone maki na Monte Cassino z roku 1944. Feliksa Konarskiego są słowa, a muzyka Alfreda Schica. Jest to piosenka dedykowana żołnierzom armii generała Andersa. Piosenek pochodzących z lat pokoju, w których ja miałam szczęście wyrosnąć, uczyć się, stawiać pierwsze kroki w pracy zawodowej. Tak, to druga połowa XX wieku. O ziemio ojców. Hymn, zawołanie wszystkich chórów męskich, który został napisany do melodii hymnu chorwackiego. Przed Państwem Klub Seniorów Echa pod dyrekcją Magdaleny Nowickiej. O ziemio ojców, ty kraju drogi, twej jasnej chwale wiecznie nam kraj. Kochamy twoje pora rozłogi, bo ty ojczysty nasz polski kraj.
Państwa, za chwilę pożegnamy się z Wami pieśnią wykonywaną wspólnie przez oba zespoły. Ale chciałabym jeszcze na zakończenie przypomnieć wiersz z lat 70. pewnej współczesnej poetki. Kocham Cię, Polsko, w pokój ubrana, orłem ulatująca w sztandar kosmosu. Kocham Cię, Polsko, bólem płynąca, nieujarzmiona, aż do ostatniej kropli Wisły. Kocham Cię, Polsko, a Ty? Na zakończenie połączone chóry zaśpiewają modlitwę obozową ze słowami i muzyką Adama Kowalskiego. Ta pieśń została napisana w 1939 roku w obozie dla internowanych żołnierzy polskich w Bals w Rumunii. Pełna nadziei, pogody wewnętrznej. I niechaj tak będzie. Niechaj ta piękna polska muzyka jeszcze długo w Was, drodzy Państwo, wybrzmiewa. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu artystów i organizatorów także za uwagę, za aktywne uczestniczenie w tym spotkaniu. Cześć.